W imieniu Świętego Ośrodka Kultury oraz Fundacji Kultero witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na wernisażu wystawy Plac Sejkona, którego tutaj właśnie mam okazję przywitać, pogratulować i podziękować. Dziękuję. Proszę bardzo. Wystawa jest elementem rezydencji artystycznej Sejkona. Główną częścią tej rezydencji jest wykonanie muralu, który powstaje przy ulicy Równej na dawnym budynku zakładu, znaczy na budynku dawnego zakładu balneologii obok wejścia na basen Kryty. Kontynuując trochę tradycję zeszłoroczną, zaprosiliśmy w tym roku Roberta na taką krótką rezydencję do Świdnicy i połączyliśmy to tym razem z ekspozycją jego malarstwa. To ja chciałem, oczywiście nie lubię przymawiać, ale chciałem bardzo podziękować za liczne przybycie. Mam nadzieję, że się podobają.